Coś mi się zdaje, że umiem lepiej. Gabe z kanału Slant3D zaprezentował niedawno problem pozornie prostego i pozornie nudnego wydruku. Idealnego sześcianu. Przedstawił trzy rozwiązania od poziomu amatora do eksperta i cóż, jego ostatnia propozycja nadal mnie nie zadowala. Skupiając się na tym, aby sześcian miał jednolite wszystkie powierzchnie, stworzyłem taki projekt. Jak widać, jest to wydruk, który musimy dodatkowo złożyć, ale zapewniam, że jest to pojedynczy element. Każdy z modułów jest tu połączony pierwszą warstwą, która zapewnia wystarczającą giętkość, aby całość złożyć w kostkę. W otworach przewidziałem miejsce na magnesy, ale te ścianki można równie dobrze ze sobą skleić. Tak czy inaczej, złożenie sześcianu gwarantuje, że każda ściana będzie miała fakturę płyty drukarki, a krawędzie będą wyraźne i ostre. No może z widocznymi tu i tam wąskimi szczelinami, ale z użyciem kleju zamiast magnesów na pewno dałoby się pozbyć tego małego problemu. Zaletą takiego rozwiązania jest brak wpływu tak zwanej stopy słonia, a także fakt, że wystarczy porządna kalibracja tylko dwóch osi, aby sześcian wyszedł perfekcyjnie, bo ośpionowa jest tu w zasadzie nieistotna.